Cześć wszystkim, moi drodzy! Idąc do sklepu, zazwyczaj kierujemy się ceną. No przecież wiadomo, że tak jest. No oczywiście, że drudzy powiedzą nie cena, jakość, tylko jakość, chcę jadać jak najlepiej, ale patrząc na to, co się dzieje w dzisiejszych czasach, chyba wygrywają ci, co jednak kierują się tym, co zostaje u nas w portfelu, a chcemy, żeby zostało tego jak najwięcej. Dlatego dzisiaj będziemy sprawdzali na przykładzie niemieckiego sklepu w Polsce, Lidl. Najtańszy produkt, a najdroższy. Ta sama gałąź, ta sama branża. Który wygra? Dzisiaj się przekonamy. Zaczynamy! I teraz proszę pana, pytanie jest następujące. Co? Propozycje śniadaniowe, czy może coś do meczyku? Do meczyku? Do meczyku? Oczywiście. To jest pora, gdzie akurat w Stanach Zjednoczonych rozpoczyna... Nie! Przepraszam, gdzie akurat Liga Chińska zaczęła kolejną kolejkę Chinese, Eredivisie, Football Ekstraklasa, to ja... No nie... Ja nie słucham cię w ogóle. Nie, bo myślałem, że coś do meczu, no to do meczu to jest, są inne rzeczy. Chipsy, chipsy. No to zobaczymy, co to są za chipsy. Czy smaczne, czy niesmaczne. Ja za chipsami nie przepadam. Wolę chrupki. Mięciutkie, dobre, smaczne. Znany smak, uwielbiany przez raczej większość, może nie uwielbiany, a bardzo pożądany właśnie w takich rozgrywkach piłkarsko innych, jest to oczywiście Lay's. Albo nie jest. Zaraz zobaczymy z drugiej strony. Oj, znaczy się tak. Nie ma dużej różnicy pomiędzy tymi dwoma produktami. Jest różnica w delikatności, przemawia na tę stronę. Jest różnica w smaku, jest on bardziej agresywny i lekko bardziej sztuczny w tę stronę. Zatem tutaj są Lay'sy, tutaj jest podróbka, w sensie najtańszy produkt, zatem moim zdaniem tu jest lepiej i tutaj stawiam. Tak mi się wydawało właśnie, ale jeżeli tak, bo nie ma co ukrywać, kierujemy się w dzisiejszych czasach, to co mówiłem, co najbardziej determinuje nasze wybory, a mianowicie cena. Jeżeli jest większa ta cena niż złoty 50, to ja idę w to. Lay'sy 6,19. Ale drogo. Drogie są. Drogo. Snack Day 3,67. Mój puchar. Zdecydowanie bym poszedł tutaj. Ja tak jak mówię, ja idę za prostymi, tanimi wyborami. Ja jestem tani chłopak. Niekoniecznie zawsze. Ale ja idę tutaj. Czyli 1-0 tanie. Znowu powiedzą, że jestem Janusz. Mówiłem, kurna matce, że mi dała Janusz, a nie Dymis. Patrz, słuchaj tego. My przecież nie mamy żadnego sezamu, z którego wyciągamy pieniądze na zasadzie sezamie otwórz się, tylko mamy to, co, no uczciwie mówiąc, zabieramy z kieszeni obywateli. No więc, żeby to zrobić, to musimy zabierać jeszcze więcej. My proste, nie? Nie mamy żadnego sezamu. No ale wiesz, co jest najlepsze? Że to są takie fortunne słowa, które wypowiedział prezes partii przewodniczącej, ale on nie powiedział nic odkrywczego, bo na tym polegają podatki, nie? Że trzeba zabierać jak najwięcej. No dobrze, no to w takim razie sprawdzamy drugą konkurencję. Tutaj już, no, ewidentnie zapachy piwne unoszą się w powietrzu. No to zobaczymy, czy warto wydać więcej, czy mniej. 3 złote różnicy pomiędzy jednym a drugim. 3 złote? 3 złote. To jest kurna jedno piwo. A jak się postarasz, to jest połowa setki. A jak się jeszcze bardziej postarasz, to ktoś ci pożyczy. Spoko, niezłe, lekko goryczkowe, raczej z piwem takim lżejszym się ono kojarzy. Nie czuć jakiegoś takiego chamskiego, taniego posmaku. W porządku, mógłbym takie wypić. Oj, tu delikatniejsze chyba smaki, przynajmniej z zapachów. To jest bardziej owocowe, w sensie ma więcej nut w sobie i więcej takiego cytrusowego po smaku i jest na pewno bardziej naładowane tym smakiem. Natomiast to i to piwo jest piwem dobrym. Jeżeli byśmy porównywali w ogóle z piwami, jest o tyle problem, że one się od siebie niesamowicie różnią. To jest niby pils i to jest niby pils, bo to jest podejrzewam pils, prawda? Tak. No właśnie, ale to one będą i tak, bo zaraz powiecie tutaj fani browarnictwa, że to jest, co ty w ogóle porównujesz. Przecież tu jest inny ekstrakt, inna goryczka, inaczej chmiel został dodany. No tak. Zgadzam się z tym wszystkim, natomiast z zamkniętymi oczami poszedłbym chyba w tę stronę. No. Bardzo w porządku jest to piwo. Perlenbacher. 2,99. To jest dobra cena. A to 6 zł? 5,99. Ojoj.
No ale pilsner to taka duma czeska. Jak ktoś pije piwo okazjonalnie i nie chce za dużo wydać, to bym poszedł w tę stronę. Czyli znowu ja jestem tani. Janusz. Jestem po prostu najtańszy. Czyli co, 2-0? 2-0. 2-0, moi drodzy, dla... Team Tanie. Dajcie znać, jaki wy team jesteście. No, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Podoba mi się to. Nie otwierałem, musisz otworzyć. Tak po prostu? Tak. Kurna, to jesteś tak... mi ciekawy, jak to zrobić. Aha, już wiem, co to jest. To jest coś, co po otwarciu zawsze tak nieładnie pachnie. Zobacz. No nie. Kabanosy. Czyli moja ksywa z czasów studenckich. Prydle, mnie to tak irytowało. Ty, no wyobraź sobie, że idę z dziewczyną na randkę, a on krzyczy do mnie, kurna, ej, kabanos, siema. No, to co ona mogła sobie pomyśleć? Że jest taki, nie? Chyba tutaj mamy wieprzowe, ale pewny nie jestem. Kabanosy w ogóle to jest rzecz, którą bardzo lubię. Wieprzowe. W porządku. Delikatne. Bo to jest ta właśnie lina cienkich kabanosków. Cóż więcej o nich można powiedzieć? Że raczej są takimi, które można nawet wykorzystać w sałatkach, bo wiem, że ludzie nawet wykorzystują właśnie kabanosy w tych kompozycjach. Dla mnie w porządku, nie mogę się tutaj niczego więcej doszukać. Normalny, tradycyjny kabanos, taki, który właśnie jemy. I ja chętnie bym je zjadł po raz kolejny i waliłoby mnie to totalnie, czy to jest tani produkt, czy drogi produkt, bo oczywiście przy kasie będzie wzrok. Ale mam to gdzieś. Ja biorę to, co mi smakuje. Drugi, ale podobnie pachnie. Serio, z zamkniętymi oczami, fenomenalne, jak bardzo kierujemy się markami. Wiesz? Ojciec Chrzestny 4. Kabanos Party. Moim zdaniem... I jaka jest różnica tutaj w cenie? Chcesz wiedzieć? No. Jak ona... Chcę mi opaskę. Ja idę w tę stronę, ale... No, to nie jest dużo. No. I widzisz? Na stadion, kurna, nie wpuszczą mnie. Wiesz, jaka jest różnica? Duża. Nie ma żadnej. Nie ma żadnej? No to jest to samo. No patrz! Wyprodukowane przez Starczyński. Widzisz? Ty mi oczu nie zamydlisz. To jest fenomenalne, że normalnie kierowalibyśmy się tą marką. Ale nie, no autentycznie to jest... Wyprodukowane dla Lidl przez Tarczyński S.A. Nie no, to jest jakaś turbo ściema, jakby to tak było, że to jest to samo. Ale cena jest ta sama. To szanuję. Bo jeżeli byłoby to dużo droższe, to mega przypał. Ilość mięsa? 185 na 150 gramów. Na 100 gramów, przepraszam. Jak dla mnie, zarąbiście, że cena jest ta sama, ale większość z nas, nie ukrywajmy, patrząc na to... Tutaj. A ja się cieszę, że wybrałem to. No dobra, daj to piwo, bo na trzeźwo to ja nie... Dobra, idziemy dalej. Ale ty żeś wybrał, powiem ci, dobra, taki kurwa konkretny zestaw pod mecz. Chipsy, piwo, kabanosy. Zaraz to wjedzie. Kurwa, czekolada czy woda? Zaraz zobaczysz. Zakładaj opaskę. No. Ja lubię w ogóle oglądać mecze, które długo się toczą. Dlatego na przykład oglądam tenis. Bo nie wiadomo, kiedy się skończy. A piłka nożna to jest taka dyscyplina, że tylko 90 minut masz. Jak ja zawsze przyjmowałeś taktykę? Nie oglądam piłki. No ale jakbyś już oglądał, to i tak. Piwo na połowę? Dwa piwa na połowę? Nie, ja w ogóle nie zwracałbym uwagi. Piłby nasz. Aż by się mecz skończył. Tak. Szanuję. Cieszę się, że współpracujemy. Czwarte zestawienie, moi drodzy, znowu napój. To pachnie tak, jak kiedyś była taka herbatka robiona na zimno. Wrzucało się takie granulki. Kojarzysz tą herbatkę? Tak. Jezu, ona była przepyszna na tamte czasy oczywiście. Ale pamiętam ją jak dzisiaj. ICTA. Znam. Kiedyś bardzo lubiłem. Jest to o smaku peacha. Lemon? Lemon. Szlak. Wszystko smakuje tak samo w tych takich dziwnych rzeczach. I wracając do smaku, nie jest takie słodkie. To bardzo mi się podoba, bo ja nienawidzę, kiedy te napoje są tak, że po prostu wykręca ci i czujesz diament w buzi. I zastanawiasz się, czy już jesteś tak bogaty, bo cukier drożeje. Albo czy możesz tyle mieć. I z drugiej strony patrzymy. Mamy tutaj również iced tea. Jest dwa razy większa. W sensie kupiłbyś dwie tańsze. Łoj. Jest to
No nie, no ja muszę to powiedzieć otwarcie. Kocham tę serię. Dlaczego? Bo wiem, co będę kupował. Nie ma dużej, w zasadzie nie ma żadnej różnicy. To są różne preferencje smakowe. Nie można powiedzieć, że to jest lepsze, tak jak byłoby na przykład z parówkami. Jest mom, który jest totalnym zaprzeczeniem jedzenia i są parówki, które są robione jakąś tam głębszą ideą. Natomiast tutaj to i to, to są napoje raczej, których będziemy unikali, ale kiedy one się od siebie nie różnią smakiem, a różną się ceną, mam to gdzieś. Ja idę tam, gdzie jest taniej. Wybrałbym tę stronę, ale to jest dla mnie absolutnie nonsensowne, bo różnica nie jest tak duża, jak cena, którą powiedziałeś. 5,50. Lipton. I 2,50. 2,65. No to nie, no to jest nonsensowne. To jest totalnie nonsensowne, żebyśmy kupowali tego Liptona. Kurde, ale tą serią to sobie naprawdę rypiemy. Dużo. Ale najważniejsi jesteście wy. I zawsze, moi drodzy, z tego założenia wychodzimy. Widzowie tego kanału to jest integralna, najważniejsza część i zawsze będziemy to starali się bardzo mocno podkreślać. Sole vita, wino i popita. Na cymbałkach grasz? Czy by to był kefir? Bardzo lubię. Więc fajnie, że go wybrałeś, o ile to jest kefir. To będzie jakiś taki ten skyr pitny. Smaczny. Smaczny. Wbrew pozorom, moi drodzy, ten produkt jest bardzo mocno naładowany cukrem, więc to też jest z tym ostrożniej. Ten jest dobry, bardzo mi smakuje, jest delikatny. Fajnie grałby z bananem i z innymi owocami, bo to wtedy najlepiej. Aczkolwiek też z suchą bułką kajzerką jak najbardziej. Albo jeżeli macie hajs, to ziarnella za złoty 0,9. Bardzo dobry, fajny i mam wrażenie, że dobry. Nie wylałem. Nie, bo był otwarty, zamknięty. To są jakieś żarty. Sezam się nie otworzył, jak powiedział prezes. Nie no, czuję się trochę jak głupi i głupszy. Albo ja jestem głupi, albo te produkty są głupie. To jest identyczne. No nie może być identyczne, bo jeden ma delikatnie więcej marakui, bo nie było bardziej zbliżonego. No to wybacz, wybacz, ale to... No wybacz, ale to jest 0,01, bo podejrzewam, że taki jest ekstrakt podany w tym produkcie marakui. Nie jest tak zauważalny. A mango, nie marakui, mango, sorry. Wybacz, nawet jakby było kurde kiwi, to też bym tego nie poczuł. Żart. Gdzie jest żart? Bo jest tańszy, jeden jest tańszy o niecałe 50 groszy. A! No to liczyłby się też dla mnie skład. Ale wynosi 3 złote, 50 groszy, uważam, że to już jest znacząca kwota. Tak, ale ja też uważam, że tutaj ważny byłby też dla mnie skład, nie sam smak, bo tutaj smakowo to się no to praktycznie w ogóle nie różni. Dobra, ja bym poszedł w tę stronę. Że tu jest? Że tu jest lepiej. A gdzie jest więcej tego mango, przepraszam? Tu? Czy tu? A nie, sorry, tu jest brzoskwinia tylko. 3%. 3% jest? Tu, brzoskwini. Tu. Mango? Mango pół. Musiałbym teraz coś przegryźć, bo tak mi ten mango się osadził w buzi. No, no nie mogę, nie mogę się pozbyć tego smaku. No nie, no. Nie. Nie jest to wyczuwalne. W ogóle rozwaliłbym się, gdyby to było znowu przez tego samego gościa robione. W sensie przez tą samą firmę. No to jest to samo. Zobacz, że nawet opakowania są identycznie. Ty. Im się to serio opłaca? Czyli co, oni mają jedną po prostu linię mleko, cukier. Nie no, ale ten ma lepszy skład. Zdecydowanie ten ma lepszy, bo ten ma tylko cukier, brzoskwinia, mango, koncentrat soku, aromaty naturalne, żywe bakterie. A ten ma substancja zagęszczająca, pektyny, regulator kwasowości, kwas cytrynowy. Jaki jest sens? Po prostu to jest zrobione tylko dlatego, żeby ludzie sugerowali się, że to jest tańsze, ale z drugiej strony wiemy, że pijemy tak naprawdę to? To jest takie trochę robienie w bambuko. Wiesz, że to praktycznie będzie w tym, ale musi być inna nazwa. Trochę jak Skoda i Volkswagen. Ciekawie, nie? No. Ty jesteś niesamowity researcher. Gdzie ty nabyłeś te umiejętności? Kurde. Poczekaj, ktoś tu napisał. Polska służba wywiadowcza. Chcemy go kurna do siebie. To ci wyszło. Zakładaj opaskę. Polska służba wywiadowcza! Okej.
Dobra, no to popatrzmy w takim razie, co to będzie, jeżeli to jest na łyżeczce. 2 złote różnicy. 2 ziko. 2 ziko. Jeden okay. kosztuje 3,50, a drugi 5,50. 3,50, 5,50. Mniej więcej. Gito. Patrzymy. Serek naturalny. Kanapkowy. Tłuściutki. Oj, tłuściutki. Bardzo aksamitny. Delikatny. O jednolitej masie. Dobry. Naturalny to jest chyba. Nie charakteryzuje się jakimiś ziołami, przyprawami, innymi warzywami. Bardziej rozwarstwiona jest ta struktura. Nie jest tak aksamitny i delikatny. Też jest dobry. Smakowo bardzo do siebie są podobne. Rzekłbym nawet, że... O ja pierdyle. Że identyczne. I znowu mamy ten sam problem. Jest tylko różnica, być może ona wynika z daty przydatności lub daty produkcji, bo ten wydaje mi się, że jest po prostu delikatnie świeższy. Do grudnia. I to ten będzie... My nagrywamy przy styczeń. Identyczne daty. Ten do 10 grudnia. Ten no to nie, no to w takim razie to też jeszcze... To kwestia tego, że z góry jeszcze brałem, więc... Mhm. Też oczywiście mogłaby być kwestia przechowywania tego produktu, może akurat ktoś go odłożył. Na większej próbce badawczej musielibyśmy zreplikować nasze badania, ale ja bym poszedł trochę w tę stronę. Różnica 2 złote, tak? Tak. To jest za dużo. Zaoszczędziłeś 2 złote. I wybrałem tańszego i zarąbiście. It can't happen. No to mamy to. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że takie filmy powstają, bo ja sam autentycznie na nich po prostu korzystam. W dzisiejszym zestawieniu, no zdecydowanie produkty tańsze mają górę nad tymi droższymi. I nie mówimy tutaj, że to jest, nie wiem, tylko cena. Nie! Też smak idzie za tą ceną. Nie musimy zawsze wybierać tych najdroższych produktów, bo sami widzicie, że na moim przykładzie, oczywiście w tym subiektywnym zestawieniu, tej różnicy po prostu nie ma. Albo ta różnica nie jest warta 2 czy 3 złotych. Wolę te 3 złote wydać na kolejny produkt, niż dopłacać za coś, co tak naprawdę jest praktycznie to samo. Dziękuję moi drodzy bardzo serdecznie za dzisiejszy film. Mam nadzieję, że wam się podobało. Napiszcie, co wy o tym sądzicie i jaki kolejny sklep wziąć pod lupę, jeżeli chodzi o najtańszy i najdroższy produkt właśnie z tego dyskontu. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! No to co? Pomożecie? Pomóżcie! Niedługo 1 000 000 będzie na kanale, ale to wszystko w waszych rękach, przyciskach na waszych myszkach. Zasubskrybujcie kanał tutaj na górze, a później zobaczcie filmy. Pierwszy i drugi. Wszystkie do waszej dyspozycji. Całodobowo. Haha. Do następnego.